Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Andrzej Niedzielski zapowiedzieli, że od 27 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będzie obowiązywał kolejny głęboki lockdown. Od soboty zamknięte zostaną markety budowlane oraz duże sklepy meblowe. W marketach spożywczych o powierzchni powyżej 100 m2 będzie obowiązywał limit jednej osoby na 20 m2. Podobnie ma być na poczcie oraz w kościołach. W świątyniach ma obowiązywać również dystans 1,5 metra od innej osoby. Całkowicie zamknięte do 9 kwietnia zostaną salony fryzjerskie i salony kosmetyczne. Nieczynne będą przedszkola i żłobki. Opiekę mają mieć zapewnioną tylko dzieci medyków oraz żołnierzy czy strażaków. Niedostępne będą również obiekty sportowe. Wyjątkiem mają być osoby uprawiające sport zawodowo. Premier oraz minister zdrowia apelowali także, aby jak największa liczba osób pracowała zdalnie, a święta wielkanocne Polacy spędzili w gronie domowników. Według najnowszych danych minionej doby wykryto ponad 34 tysiące nowych przypadków zarażenia koronawirusem.